Gdzie jesteś, Scooby-Doo? Przybądź tu, bo mamy plan szalony. Gdzie jesteś, Scooby-Doo? Wracaj tu, potrzebna nam twa pomoc. Jak ten Fred się rozglądał, ktoś mi powie. Cześć wszystkim, z tej strony Poziomka, a oto kolejny, panie, drugi odcinek. Zatrzymujmy się, ciary chodzą mi po plecach. Drugi odcinek z gry Scooby-Doo, piramidalna zagadka. No i postanowiłam, że teraz idziemy do pana Sfinksa, ponieważ mamy latarenkę, którą prawdopodobnie poświecimy sobie. Przepraszam, jeżeli trpnęłam mikrofon. Poświecimy sobie nieco. Sfinks wielki. W Egipcie archeolodzy odkryli wiele sfinksów. Nie pamiętam, czy te dialogi już były i to jest najgorsze. Dobra. Czy to ja sobie jakoś tak zadziałam? Nie. To nie jest dobry pomysł. Dobra, chodźmy tam. Idziemy. Trzeba sprawdzić, co jest z tyłu. Moglibyśmy to sobie podarować. Ale my już tam byliśmy. Nic się tu nie zmieniło. Nadal nie wiemy, co znaczą te symbole. Musi być jakiś sposób na rozszyfrowanie ich. Ja myślę, że jak pójdziemy do statku, tam może się coś pojawić, ale czekajcie. Nie? Może coś innego? To ma... Matko, to nie mamy... To jest dobry pomysł. To jest serwetka, ale tam są pewnie napisane te. Ej. Na pewno? Tak. To nie to. Spróbuj jeszcze raz. Steel? Może coś innego? Dobra, idziemy na statek. Idziemy pomysł. Na statek. W ogóle wydaje mi się, że mam dzisiaj bad hair day. Są takie przyklapnięte i mi się nie podobają. Mam takie... Nie, to nie to. I w ogóle robi mi się naturalnie przedziałek na... Nic tu nie ma. Nie zatrzymujmy się. Wasze musimy prawo. Odnaleźć kuzynkę Welny. A ja mam normalnie przedziałek na środku i to mnie denerwuje po prostu, nie? Tak, taki włosowy temacik. Ej, dobra, czy ja o czymś nie wiem? Przerwa obiadowa. No to powinien być na obiedzie. No to czemu my tam nikogo wcześniej nie znaleźliśmy? Ej, ale fajnie, podoba mi się to, że ja pierwszy raz gram w tę grę. Samą drogą. I ja mało co wiem na ten temat i to jest super, że ja nie ogarniam. Bo dawno nie miałam takiego uczucia, wiecie, że nagrywam grę, w którą nigdy nie grałam. To było takie mało okazjonalne na tym kanale. Tutaj byliśmy. Tak, ale tu też byłam, nie? Dalej, kochani, musimy działać szybciej niż mumia. Nie odbiorę telefonu od mamy, przepraszam cię, mamo, nagrywam. No, kochani, mamy zagadkę do rozwiązania. Tak. Rozwiążmy ją przed obiadem, umieram z głodu. Ruszajmy! Nikogo tu nie ma. Nie zatrzymujmy się. Musimy odnaleźć kuzynkę Welny. Ale ja wiem, że my już tutaj byliśmy i w ogóle, ale... To jest takie, wiecie... Nie no, bez sensu. Wracamy do restauracji. Nie ma co. Tak. Wróćmy do miasta. Ekstra. Dobra. Rozejrzyjmy się za czymś do jedzenia. I idziemy znowu nie do pizzerii. Planeczką Asir. A my szukamy monety. Gdzie ja znajdę monety? To znaczy sok. W dalszym ciągu nikogo tu nie ma. Wiecie, mam ochotę potańczyć. O, ja ci. A ja nie chcę, żeby było tak, że ja nie umiem przejść tej gry, bo mi kończą się lokacje. To mi wygląda na... Ale to już byliśmy. Wrzuć monetę. Nie mam monety! A tu jest posążek, który już... Był. Aha, wystarczy ten iksik. Cyk. Na pewno? Ej, ta gra jest ciężka. Ja wiem, że pewnie łapiecie się za głowę, ale będzie przypał, jak ja nic nie zrobię w tym odcinku. Ale nic nie mogę kliknąć. Wielki. Nie, tego nie chcę. To już było. To już było. Chodźmy. Dobra, jeszcze monety tu poszukam. Nikogo tu nie ma. Nie zatrzymujmy się. Musimy odnaleźć kuzynkę Welny. Nie, tego chciałam, matko. Ta gra jest straszna. Chodźmy. Ej, dobra, co? Nikogo tu nie ma. No dobra. No jest tak, serwetka, latarka, posążek. Ale ja wiem, że ten posążek tam był, w sensie w tym automacie, ale to nie o to chodzi. Ja bym po prostu poszła do tej piramidy. A mogę iść do przodu? Nie. Bez sensu. No
wielka piramida. Zajrzyjmy do środka. Tędy się idzie do piramidy, serio! Jesteście porażką. Znaczy ja jestem. Idźcie do piramidy. Dziękuję, chodźmy, dziękuję, dziękuję. Może spotkamy tam moją kuzynkę Telmę. Właśnie, miała tam na nas czekać. Patrzę, czy mama ciągle nie dzwoni, bo jak zwykle idealny moment. A ja mam latarkę, już mam latarkę, już jest dobrze. Za Chiny nie wejdziemy do środka. Ale mam też skubi chrupki. A zmienicie zdanie za 3 skubi chrupki? Dokładnie. A z trzeciej strony to nie ma tam nic strasznego. Dobra. Cyk. Cyk. I cyk. No i git. Ostatecznie możemy tam wejść. Ostatecznie. Pośpieszcie się, bo inaczej mumia nas dogoni. No i wyjdzie z tych drzwi. Nieprzyjemny ten korytarz, prawda, Scooby? Paprykarz? Wczoraj jadłam paprykarze. Szczecińskiego. Mniam. To mi przypomina kamienny dom. Piramida to nie dom, tylko grobowiec. Tutaj chowano egipskich faraonów. Co? Nie zaszkodzi się trochę rozejrzeć. Dobra, i co to będą takie teraz te tunele? To będzie szedł kudłaty i Scooby. Delma, weź kudłatego i Scoobiego i sprawdźcie, co tam jest. Patrzcie, ile tu sarkofagów. Czego? Sarkofagi to starożytne trumny. Dobra. No super, nic tu nie widać. Nic tu nie ma. Tam się cofa, tak? Mogę poświecić? Na pewno. Może coś innego? To nie jest dobry pomysł. Na pewno. Może coś innego? Ale nie, my tutaj nic nie możemy zrobić. Mi się wydaje, że pierwsze musimy pójść tym. Zostawmy w spokoju mumię i... Fredem i Daphne, bo oni pewnie tak jak w Strachach na Lachy znajdą książkę, która odblokuje przejście. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, no widzicie, jest dziennik. Co to za dziwne miejsce? Masz rację, Daphne. Ciekawe, co jest jeszcze mapa. Mapa po lewej. Że takie figurki przedstawiają postaci ważne dla faraona, bogów, przyjaciół, a nawet sługi. Moje plecy, ała, bolą. Co znalazłeś, Fred? To notatnik, coś jakby dziennik. Czy to Death Note? Jeszcze są zapiski kuzynki Velmy. Dziennik archeologiczny magister Telmy Dinkley. Magister. Notatek wynika, że ona też ścigała mumię. 14 marca. Weźmy go ze sobą. Velmy na pewno to zainteresuje. Ojej, mam nadzieję, że jest cała i zdrowa. Nie wiem, nie brzmiał na zbyt przejętego chłopak. Chyba jakaś mapa. Na tej mapie zaznaczono miejsca ważne dla archeologów. Chyba masz rację. Ta mapa może być kluczem do zagadki. Na pewno by się przydała. Szkoda, że jest ciężka i nie możemy jej wziąć. Jest za ciężka, żeby ją nieść. Nadal nie mamy czym rysować. Tam był... Nie mówcie, że tam był pędzel i ja mogłam z niego skorzystać i wziąć ten pędzel, żeby... Ale jazda. Bo to przerąbane faktycznie pod tym względem. Żuję gumę. 14 marca. Popołudnie. Wygryzła mnie z roli lektora. Wrażenie. Nie dziwię się, bo nawet nie potrafiłam powiedzieć tego zdania. Poznałam kupca o imieniu Józef, który mnie oprowadzał po piramidzie. Najdziwniejsze było to, że Józef wciąż nagle gdzieś znikał, a potem równie nagle się pojawiał. Tutaj wszystko jest tajemnicze i ekscytujące. 18 marca. Wieczór. Znalazłam dziwną rzecz. Połowę medalionu ze skarabeuszem. Zaczęłam szukać drugiej połowy, ale na razie bezskutecznie. Moi nowi znajomi, Bob i Edna Picklingowie, obiecali mi pomóc w poszukiwaniach. Spotykamy się codziennie w pizzerii. Jak na zwykłych turystów mają idziemy dużą do pizzerii. Wiedzę na temat archeologii. Ej, to będzie wskazówka na każdego. Po prostu. 20 marca. Chyba dokonałam odkrycia. W poszukiwaniach pomagał mi handlarz dziełami sztuki Helmut Schaber. Wszystko wskazuje na to, że do wnętrza Sfinksa prowadzi tajemne wejście. Czyli to z boku, z lewej. Zastanawiam się, jakie niespodzianki czekają na nas w środku. Helmut mówi, że dzięki nim oboje będziemy bogaci, ale mnie na tym nie zależy. Uważam, że wszystko, co znajdziemy, powinno trafić do muzeum. 21 marca. Jestem na tropie wielkiej tajemnicy. Pewien kapitan statku powiedział mi, że na drugim brzegu rzeki prowadzone są w końcu będziemy mogli ich odwiedzać chyba.
Obiecał, że mnie tam zabierze, jeśli pozwolę mu sobie towarzyszyć. Tutejsi ludzie są tacy uczynni. Zwykle pracuję sama, a teraz proszę, ilu chętnych do pomocy. Nie spodziewałam się, że archeologia wzbudza tak wielkie zainteresowanie. Oni wszyscy coś knują. 23 marca. Dzisiejszego wieczoru na pewno nie zapomnę do końca życia. Znalazłam tajemne wejście do wnętrza Sfinksa i wieczorem zamierzam z niego skorzystać. Przez cały dzień kręciła się w pobliżu jakaś kobieta. Postanowiłam nie dzielić się z nikim swoimi planami. Wkrótce przyjedzie do mnie w odwiedziny kuzynka Velma. Może ona zechce mi pomóc? Mam przeczucie, że jeden z moich nowych znajomych coś knuje. 14 marca, popołudnie. Piramida robi kolosalne wrażenie. Starożytni Egipcjanie byli wspaniałymi budowniczymi. Poznałam kupca o imieniu Józef, który mnie oprowadzał po piramidzie. To już było. A ja tu narzekam. Mogę wziąć pochodnie? Nie mówcie, że ona weźmie ogień. A, no i git, pozdrawiam. Kto to krzyczał? Rety, Dafne gdzieś przepadła. Możemy wyjść bez niej? Chodźcie, musimy ją znaleźć. Moja pierwsza myśl. I pewnie będzie ten. Zdaje się, że to komora królewska. Więcej tu mumii niż na koncercie muzyki. To już było. Ale wiedziałam, że się ktoś pojawi. Wiedziałam. A pan skąd się tu wziął? Prowadzę tutaj te, no, poważne badania naukowe. Jestem historykiem sztuki. Nazywam się Helmut Schaber. Helmut Schaber? Tak, z Uniwersytetu Frankfurterskiego. A co pan trzyma w ręku? A, to jest też mamy taką z komory grobowej faraona. Piękne wykonanie, bardzo rzadki egzemplarz. Symbolizuje sługę króla w jego życiu pozagrobowym. Ten faraon zostanie sam jak palec, jeśli nie przestanie pan napychać kieszeni jego sługami. A wy czego tutaj szukacie i dlaczego zadajecie mi tyle pytań? Szukamy naszej koleżanki, która gdzieś przepadła. Pomogę wam ją odnaleźć, ale najpierw wy musicie pomóc mnie. Bezskutecznie poszukuję zielonej figurki. Przynieście mi ją, to pogadamy. Spróbujemy ją znaleźć. Chodźcie, chłopaki, czas ucieka. Ale zielona figurka w sensie ta? Byczku? Dobra robota, przyjaciele. Nice. Udowodniliście, że nadajecie się na badaczy starożytności. Łatwo. Dam wam coś. Znalazłem to w piramidzie. Może wam się przyda. Podejrzani i UFO. Wskazówki. Model UFO. Na pewno nie zostawił go kosmita, tylko nasz podejrzany. Pewnie Rose Gwiazda. Popatrzcie na ten sarkofag. Chyba czegoś w nim brakuje, czegoś, co kształtem przypomina kobietę. Jaka fajowa trumienka. Szkoda, że wybrakowana. Jaka fajowa trumienka. O kurde. To są schody. Ciekawe, dokąd prowadzą. Gdzie przepadł ten cały Helmut? Właśnie, Helmut. Na pewno przestraszył się hałasu. Chodźcie, sprawdzimy, co jest na dole. Jestem na tak, Velmo Dinkley. Sprawdźmy, dokąd prowadzi to tajemne przejście. Ekstra! Uwielbiam tajemne przejścia! Kudłaty! Scooby! O! Dafne! Nie, będzie minigierka, będzie minigierka. Się ile filmików ma ta część? O nie, mumia będzie nas gonić. Jest fizycznie możliwe? Stójcie! Ale ja chcę minigierkę, że będę jeździć. Bo się obrażę. O, więcej mumii. Wszyscy są mumiami! Wszyscy są mumiami! Jest więcej mumii! Uwaga! Wisiorek! To jakiś medalion z wizerunkiem Skarabeusza. Tylko połowa. To nie najlepsza pora na wybieranie biżuterii, Scooby. Co? Aha, dobra. Kudłaty! Scooby! Nie mamy hamulców! Uważaj! Fred, Velma! Łatwo. O, mamciu, jak się cieszę, że was widzę! To Dafne! Gdzie ją znaleźliście? Właściwie to nie znaleźliśmy jej, tylko... Wpadliśmy na siebie. Gdzie byłaś? Pochodnia na ścianie otworzyła drzwi do tajemnego przejścia.
W piramidzie na pewno jest mnóstwo tajemnych przejść. To nimi przemieszcza się mumia. Okej, czy to wszystko? Znowu to ekstra. Dobra. To już jedna sprawa wyjaśniona. Idziemy do baru. Zostawmy w spokoju. Idziemy do baru. Pyk. Tędy wrócimy do głównego korytarza. Ruszmy się, kochani. Dobra. Mamy pół skarabeusza, ale to nie jest moneta. Dobra, ja będę tutaj im troszkę, ale to... Nie, troszkę przerywała w ich mówieniu. Z racji tego, iż no, wiecie, to jest takie zbędne. Cyk. Matko, już myślałam. No tak, tak, styl ciągle kogoś nie ma, mi to nie przeszkadza. Farby nie wezmę, dobra. To idziemy do restaurant, szukać reszty ludzi, mieszkańców. I cyk. Chodźcie, zajrzymy do tej pizzerii. Dobra, jest cutscenka, jest dobrze. Ej, ten soundtrack się często powtarza. W sensie też w innych częściach. Matko, to są wszystko te same animacje, tylko z nowymi postaciami. Jaka kolejność? Masakra. Dobra, turyści. Nie ma co, żar się leje. Żar się leje. Stare melodie przypominają mi szczęśliwe czasy. Nie ma co, żar się leje. Czyli nic? Nic nam nie powiecie. Spróbujmy, nie ma to jak dobra rozrywka. A jak dam pół skarabeusza? Musimy gdzieś zdobyć monetę. Ej, zniknął ten. A powiem mi coś, czemu zniknęła ta figurka, skoro ja ją mam? To jest podejrzane. Nic nam nie powiecie, ej, słuchajcie. Nie. To nie tak działa. Tak? Dobra, no to co im możemy pokazać? Serwetkę. Nie, skarabeusz. Może coś innego? To nie jest dobry pomysł. Nic? Na pewno? Nie ma co. Żar się leje. Okej. Okay. Stare melodie przypominają mi szczęśliwe czasy. Dobra. Może coś innego? Nie mam pomysłu. To nie jest dobry pomysł. Nie ma co. Żar się dobra, leje. dobra, ale... Co, ja będę szukała monety? Muszę znaleźć też jakiś długopis, taka prawda. To jest to, czego potrzebujemy. Bo nie mam czego klikać. Dobra, mam serwetę, mam latarkę. Co ja mam jeszcze? O, tu jeszcze chodźmy. Przyjaciele, witajcie bang, bang. W królestwie dywanów i chodników. Znajdziecie tu wszystko, czym można wyścielić podłogę. Jaka jest różnica między dywanem a chodnikiem? Około 2 metry długości. Dobra. Przyjaciele, nadal węszycie, jak widzę. O! Chcemy tam pójść, no dzięki. No i co ja biedny teraz mam zrobić? Okropny tutaj bałagan. Chodniki z takim samym wzorem powinny leżeć razem. Pomożecie mi je uporządkować? Dobra. To jest memory? Dobra. Jestem słaba w memory. Aj, pijawka. To nie było to, nie? To był inny kolor, ten. A to można tak ten? Niech to. Nie, ja chyba jestem jakąś daltonistką. Chociaż nie miałam zbytnio problemów z kolorkami, no. Ja nie mogę. Massacration. Ten fiolet mnie prześladuje. Ale tu jest, dobra. Git. Oczywiście nie mogło być idealnie. A co ja tu źle zrobiłam? Aha, dobra. Pomyliłam się. Przepraszam najmocniej. No i jest. Piękne są te moje dywany i chodniki.
Mogę tak stać przez cały dzień i je podziwiać. No, dość tych zachwytów. Dziękuję. Koniec. Dam wam jedną rzecz. Taki mały prezencik. Długopis. Znalazłem coś, co może wam pomóc w rozwiązaniu zagadki. Dziękuję ci. Podejrzani i wskazówki. Księga przychodów. Ktoś potrzebuje więcej klientów, inaczej będzie musiał zamknąć interes. Co Józef? Mogę długopis? Przyjaciele, nadal węszycie, jak widzę. Dobra. A tam już nic nie można zrobić? Straszny tu. Nie, nie, nie! Dobrze, uch. Wystarczy. Dobra, dobra. Koniec, tak? Dobra. Chyba wystarczy już tych zakupów. A ja na dzisiaj skończę, dlatego że moja mama chce się do mnie dodzwonić i nie wiem, o co chodzi. Tak, podziękujcie mojej mamie. Ale jeżeli odcinek wam się spodobał, byłabym wam bardzo wdzięczna za skomentowanie oraz ocenienie go, a my się słyszymy już niedługo, także do usłyszenia, no i cześć!